Witam bardzo serdecznie prezesa Łódzkiego Klubu Sportowego, pana Tomasza Sawickiego. Jest także z nami pan Paweł Dziśniuk, radny Sejmiku Województwa, ale przede wszystkim członek Komitetu Sterującego do spraw budowy Stadionu Miejskiego przy Aleja Unii 2. Już widzimy, jak to będzie wyglądało. Paweł, oddaję ci głos. Dzień dobry, szanowni państwo. Było wiele pytań i znaków zapytania, jeżeli chodzi o docelowy układ krzesełek na Stadionie Króla. Dzisiaj za mną już każdy może zobaczyć, jak to będzie docelowo wyglądało. Ten montaż, jak każdy kibic już dobrze wie, jest w trakcie, w najbliższych tygodniach, miesiącach powinien zostać ukończony. Na trybunie zachodniej to było całe zamierzenie, cały zamysł, żeby z tej trybuny zachodniej ten napis UKS Łódź przenieść na trybunę świeżo wybudowaną, na trybunę wschodnią. Wiadomo, że ta trybuna wschodnia to jest taka trybuna medialna, ona będzie wyeksponowana przy okazji wszystkich spotkań rozgrywanych przed Aleją Unii. Dlatego bardzo nam zależało, żeby napis UKS Łódź umieścić właśnie na tej trybunie. On będzie w dwóch poziomach, na górze UKS, na dole Łódź. Barwy są zachowane takie jak barwy klubowe, czyli biało-czerwono białe. Na trybunie północnej i południowej, a także na łukach, które już istnieją w tej trybunie zachodniej, będzie układ biało-czerwono-biały, przy czym krzesełka czerwone będą w charakterze takich pikseli, żeby nadać nowoczesny i taki fajny kształt i układ krzesełek, które będą tworzyć docelowy obraz na stadionie. Jeżeli chodzi o trybunę zachodnią, tutaj UKS Łódź, ten napis, który istnieje, zostanie zmieniony układ krzesełek w taki sposób, że na łukach, które są te czerwone krzesełka, które obecnie są wykorzystane w tym napisie, zostaną przemieszczone na te łuki i tam będzie kontynuacja tego biało-czerwono-białego układu, a trybuna zachodnia będzie w biało-czerwono-białych barwach. I tak docelowo będzie się prezentował układ krzesełek na obiekcie przy Aleja Unii 2. Ten układ został skonsultowany w ramach Komitetu Sterującego z klubem, ze Stowarzyszeniem Kibiców, również Zarządem Inwestycji Miejskich, więc tak jest efekt tych konsultacji i naszych wspólnych prac razem z projektantem ze strony Mirwoodu. W tle państwo widzą już docelowy układ tych 18 029 krzesełek, które mają być przy Aleja Unii 2 docelowo zamontowane w takim właśnie układzie. Jeżeli chodzi o aktualne też prace, bo to bardzo ważne, udało się już przenieść, jest to proces, który jeszcze w tym tygodniu będzie trwał, ale przeniesione jest oświetlenie na konstrukcję docelową. Zniknęły słupy oświetleniowe, więc jak już państwo wyjdą na trybuny, nie będzie już śladu po tych słupach, które umożliwiły nam prowadzenie tak naprawdę budowy w trakcie rozgrywek piłkarskich tutaj, bo to oświetlenie było warunkiem sine qua non, żeby Łódzki Klub Sportowy mógł rozgrywać mecze przy Aleja Unii 2. I wielkie podziękowania też dla miasta, bo to były też pieniądze, które zostały na to przekazane w odpowiednim momencie przez Radę Miejską na wniosek pani prezydent i dzięki temu, bo to też nie jest takie szeroko spotykane zjawisko, w trakcie rozbudowy obiektu i to te trzy trybuny Łódzki Klub Sportowy mógł w takim trybie ciągłym grać przy Aleju Unii 2 przy obecności kibiców, więc wielkie podziękowania. Ten okres tymczasowy mamy już za sobą, oświetlenie trafiło na swoje docelowe miejsce. Ile będzie krzesełek? 18 029. Zaraz przejdziemy do pytań. Bardzo proszę, pan prezes Tomasz Sawicki. Szanowni państwo, po tak wyczerpującej przemowie pana Bliźniuka, to trudno coś dodać. Ja mogę tylko powiedzieć, że te prace, te projekty, jeśli chodzi o układ tego napisu, rzeczywiście trochę trwały i wszyscy zainteresowani się w to włączyli. Jak widzicie tutaj na tej prezentacji, problem jaki mieliśmy, to żeby odpowiednio symetrycznie te litery ułożyć ze względu na te wyjścia ewakuacyjne. I to dzisiaj wydaje nam się, że wszystkie te ciała, które w tym uczestniczyły, czyli kibice, klub, a przede wszystkim ZIN, Mirwood i później już komitet sterujący, który to akceptował,
Wydaje nam się, że wybraliśmy optymalne rozwiązanie, żeby ten stadion w całości też dobrze się prezentował i to, co Paweł wcześniej mówił, zniknie ten napis dotychczasowy na trybunie istniejący. Dziękuję. Ja chciałbym zadać takie pytanie, bo tematem konferencji miało być, kiedy zostanie zakończona budowa stadionu? Na razie o tym panowie nie mówicie. Już panie redaktorze odpowiadam, umowę mamy do czerwca przyszłego roku i na razie trzymajmy się tego terminu. I oczywiście jeżeli wykonawca zrealizuje pracę wcześniej, no to obiekt zostanie wcześniej oddany do użytku. Natomiast no, na razie z punktu widzenia prawnego wiąże nas termin umowy, aczkolwiek prace postępują bardzo szybko. Na razie nie mamy żadnych opóźnień, wszystko jest realizowane w terminie, więc być może czeka nas jakaś miła niespodzianka. Natomiast no, jako osoba doświadczona, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje, a także przewodniczący komitetu, trzymałbym się na ten moment terminu umownego. A kiedy będzie koniec układania czasowych? No to jest kwestia tych dostaw jeszcze, bo z tego co wiemy, wykonawca czeka na dostawy. To jest kwestia najbliższych tygodni bądź miesięcy. Jak tylko te krzesełka przyjadą, myślę, że wykonawca będzie realizował dalej prace związane z rozmieszczeniem krzesełek na trybunach. Z punktu widzenia kibica, który przychodzi na trybuny, jak zakończy się proces rozmieszczenia krzesełek, zostanie przełożone już finalnie oświetlenie i zakończą się prace tutaj na zewnątrz, no de facto ten obiekt będzie już miał taki wymiar docelowy. Oczywiście każdy z nas będzie czekał jako kibic jeszcze na możliwość zakupienia biletu na nowe trybuny, ale no już ten obraz stadionu będzie taki, jaki on będzie w finalnej wersji. Czy wartość umowy zostanie dotrzymana, czy spodziewa się pan jakiejś tam redukcji, na pewno nie na minus? Dlaczego nie na pewno, a tak na poważnie to na razie prace trwają w ramach obowiązującego kontraktu. Tyle mogę na ten chwilę opowiedzieć. Panie prezesie, do pana prezesa mam pytanie. Czy nie było koncepcji takiej, żeby w jednej linii zmieścić się z napisem? Tak, oczywiście była taka koncepcja, ale proszę zobaczyć, jakby ten napis był. Praktycznie musiałby całą długość tej trybuny zajmować, żeby był czytelny, stąd no, ta prezentowana opcja. I też był problem symetrycznie, żeby te litery w jednej linii umieścić właśnie ze względu na te wyjścia w okładce. Okej. Okay. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję panu prezesowi, bardzo dziękuję.